Hej, hej, siema, siema, z tej strony Dave'a. Dzisiaj robimy sobie reddicik. Zobaczymy, ile razy zrobimy i już pierwsze zdjęcie jest całkiem To jest Exodia, ale wersja. No ciekawe, ile razy w tym odcinku zrobię ten dźwięk, no bo jaką można mieć inną reakcję na te memy. Ajajaj, no cóż. Okej, drugi, co my tu mamy? Aha, wiecznie włączony przycisk, no totalnie sobie można pograć. O. Oczywiście. Wow, co to jest? Nie, nie, to są te szczypce do wyciągania rzeczy z oleju, what the... To nie jest nawet to jest po prostu, to mi mózg po prostu psuje. Czy jakby mi się właśnie stopił mózg. A usmażył mi się na głębokim oleju, tak jak te szczypce. Dlaczego ktoś to zrobił? Ludzie to mają naprawdę czasami dziwne pomysły. To się naprawdę nazywa dziwna rzecz. Tak, to jest duże chmy, gdyż to jest pistolet, który jest tak naprawdę pendrive'em, ale na pendrive'ie są załadowane kule. Brawo, ktoś kreatywność po prostu pojechał z joke'iem i no, gratulacje. Opłacał się ten joke, naprawdę spoko. Fioletowy ogień z okna. Kurde, no jaki dźwięk tutaj niby użyć inny niż tamten? Bo sobie po prostu... To też jest jakiś dźwięk. Fioletowy ogień, super ogień. To jest po prostu kosmiczny ogień, bardzo ładny kolor. O nie, co to? Co to jest? Wow, świetna zbroja, stary. No nie, naprawdę, naprawdę, super, podoba mi się. Każdy by chciał taką mieć. Ciekawe, czy w ogóle działa. Czy to jest cosplay, czy po prostu ktoś sobie zrobił taką zbroję. Nie no, wow, to jest bardziej wow niż Hemy. Brawo za fajny armor. Dogo, tak. Dogo z winkiem. No nie no, to nie jest chmych. To jest, nie no, bardziej śmieszne. Nie widzę w zasadzie, co tam ogląda sobie na tych internetach, bo zawsze te dogi lubią oglądać śmieszne rzeczy. Prawdopodobnie ma inną przeglądarkę z innymi dogami. Wiadomo, o co chodzi, no nie. No ale widzimy, siorbię sobie winko. To jest ten, mops. Dogo z winkiem. To jak dla mnie zawsze wygląda, jakby dostał troszeczkę patelnią przez mordę. Ma taką płaską twarz, no ale no mopsę, po prostu chilluje sobie z winkiem. O nie, nie, nie. Nie. Aż mi oczy zaczęły łzawić, what the fuck. To chyba nie jest odpowiednia reakcja na tego mema. Ktoś chyba zrobił dinozaura ze swojego kota. W sensie to właśnie... Właśnie, to mi się bardzo kojarzy z tegozaurem. Jeżeli znacie się na dinozaurach, tak? Jeżeli znacie się na dinozaurach, no to pogadajmy o nich. Wygląda jak z tegozaur. Nie no, ja się znam na dinozaurów tylko... Na dinozaurów. Na dinozaurach tylko dlatego, że grałem kiedyś, jak byłem mały, w taką grę. Moja bardzo ulubiona gra. Strategiczna, więc no, nie nagram jej na kanał, no bo dziwnie się nagrywa w zasadzie strategiczne gry. Są za wolne. Chyba, żebyście naprawdę chcieli. No ale bardzo fajna gierka. Nie jest może klasykiem, bo była raczej mało znana, ale Paraworld się nazywa. Jak chcecie, to możecie sobie sprawdzić. Właśnie z tej gry znam, kurde, dinozaury. Jak byłem mały, się jarałem dinozaurami. No i to jest dinozaur w dzisiejszych czasach. Tak, to właśnie zostało po dinozaurach. Co my tu mamy? Aha. Duracell, tak, w sensie pije baterie. No to jest akurat duże chmych. No energy drink, no energię ci faktycznie da, no bo to w końcu bateria, hehe. Świetne joke'i, o nie, o nie, o nie. Fajne, ktoś sobie drzwi zamontował. Ale naprawdę, większość z tych to po prostu gratuluję kreatywności. Yeah. Dobry joke, fajnie se ktoś krzywe drzwi zrobił po prostu i teraz mi z mózgiem po prostu psują. To jest troszeczkę bardziej blur z tym jest niż chmych. No dobra, to już tak, ten wprowadź kartę do jakiegoś bankomatu albo czegoś i wkładasz kartę od Yu-Gi-Oh! Albo od Magicka. No, ciekawe co ci wyleci, jak włożysz taką kartę. Może magiczne istoty, kto wie tak naprawdę. No nie, kuźwa, nie. Nie, kuźwa, guys, nie. Nie. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo mnie będzie bolał w mózg ten Reddit. Myślałem, że po prostu se pochmychmuje. A to są naprawdę głupie rzeczy. Z, kurde, satelitarnej anteny ktoś sobie zrobił tarczę do siatki od koszykówki, no. Waj. Super. No, dobra, fajnie, gratulacje. Co by tu... Kibel w aucie? To ten wynalazek by się na pewno przydał ludziom, którzy bardzo dużo imprezują w swoich samochodach. I wiecie, jak gdzieś żygają, albo coś innego, chociaż lepiej nic innego nie robić, jak się jest pijanym, ale no, żygają, no to by mieli, kurde, gdzie akurat w aucie. No, nie wiem dlaczego ktokolwiek by takie coś chciał, po prostu jedźmy dalej. Okej, no to nie jest chmy dla mnie, nie wszystkie są dla mnie, wiecie, zastanawiające. No to jest robot, witający się z kurczakiem. Takie ciupinkę tylko, ciupinkę chmych. Takie minimalistyczne chmych. Takie... Aż
mi się echo robi, jak to robię. Hmm, w moim pokoju się odbija mi się po ścianach. Dziwne, dziwne bardzo. Ty, nie. Aha, teraz się dopiero skapłem, co to jest. To jest proca zrobiona z Jesusa. Może przejdźmy dalej. Okej, okay, mamy gry. Aha. O nie, glitch. Tak, glitch w grze i ktoś zrobił cosplaya glitcha w grze. Nie no, to dobra, to bardziej śmieszny memiks niż chmych. Super, super. No, dobra, w ogóle to świetny glitch, tak poza tym, co dopiero reprezentacja tego w prawdziwym życiu. Reinkarnacja, reimaginacja, rekonstrukcja. W zasadzie to prawie pasuje. Po prostu jedźmy dalej. Chciałem powiedzieć pomidorki, tylko to jest marihuananen. To jest marihuananen. Dlaczego urosły pomidory na marihuananen? Czy to jest jakiś, kurde, Photoshop? Przepraszam bardzo, czy ja mogę powiększyć to zdjęcie? Czy to jest Photoshopeł? Tak, to jest zdecydowanie Photoshop. Oh my gosh! Why are we still here? Oh my god! Just to suffer. Ślina mi wleciała na but! Moje własne ciało chciało mnie zabić. To było dopiero chmych. Jak widzicie, ziomy, można umrzeć nawet reakcjując. Oceniając memy na Reddicie. Właśnie mam teraz konto, mogę dawać, kurde, upvote'y, zapomniałem o tym. Dobra, dajmy tutaj jednego upvote'a. No dobra, co my tu mamy? Granat z porcelany. Granat z porcelany. Ej, właściwie, ziomy, tak naprawdę to w ogóle nie jest chmych, bo to ma totalnie sens. Granat z porcelany, rozumiecie to? Jak wybuchnie, to będzie totalny szrapnel, to będzie super odłamkowy granat. To jest świetny pomysł. Dlaczego od razu nie robili granatów z porcelany? Bo z tym patrzcie, jak ładnie wygląda. Nie no, może właśnie za ładnie wygląda i dlatego wszyscy by chcieli mieć takie granaty na półce i później by domy wybuchały. No dobra, no może to nie jest najlepszy pomysł, ale ja wam mówię, kurde. Co tu się stało? Aha, to jest ten. Nie pamiętam tak naprawdę, jak miała ta postać na imię, ale to jest tych z Madagaskaru. To jest ten lew z tej bajki. Widzę, że no, po pierwsze kostium się nie za bardzo udał, z tego co widzę. No, mordę nie ma najlepszą. I dziecku się to bardzo nie spodobało. Wow, no, super, super. I dobre, dobre. Że co? Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Ktoś tu ma teraz załamkę, bo mu się sos wypierdolił na podłogę. Okej, okay, aha, i co tam ten kot tutaj robi? Chyba kot se ubrudził łapę i później ubrudził lodówkę. Miam, pójdzie sprzątanie tego. Tak, po pierwsze nie zjesz tego, po drugie jeszcze musisz to sprzątać, no to trochę słabo, ale nie powiedziałbym, że chmy. Nie jest aż tak bardzo zastanawiające to zdjęcie, no po prostu się wywalił się soseł. No, sos po prostu na podłodze. Okej, to już jest chmym. Ha? Koleś? W sensie on, okej, on myje se okno. Dlaczego ziewam już 400 razy? Mój mózg jest jakiś niedoceniony, mam, kurde, otwarte okno, halo. Nie rozumiem. Dlaczego se myje okno, w sensie z drugiej strony, jak jest na wieżowcu? Jak on w ogóle tutaj wyszedł? Czy to jest balkon? Właśnie, może, kurde, przez balkon, ale to nie, to jest w ogóle bez sensu. Stary, kto by był aż tak bardzo odważny, żeby faktycznie umyć sobie samemu okna z tej strony? No, dosłownie, totalnie. No, balon chciałem powiedzieć. Balon z twarzą, super. Okej, to jest bardziej chmy. To mi się podoba, pasuje do Reddita idealnie. Wow, zblurować to szybko. To jest gigantyczny spider. Nie, pająk ogromny, nie będziemy tego pokazywać. To nie jest odcinek z strasznych. Nie podoba mi się ten, bo jeżeli niektórzy widzowie na przykład teraz sobie obiadek wcinają, no to nie będę wam tego pokazywał. Nu, pająki, tym bardziej takie duże, o matko, panie. Co tu się dzieje, co jest chmych? Czy on se, what? Aha, gry ma na, aha, to tak, okej. Okay. Ma gry na aucie. I pilocik ma od tego, od Wii. Gry, no zrobiłem ten dźwięk, więc mem faktycznie działa, upvote działa faktycznie. Mamy, no ciekawe, czy dałoby się w ogóle pograć. Kurde, auta już mają takie zaawansowane komputery, że chodzą na nich gry. Ja pierdzielę, jakie nowoczesne czasy normalnie. Co tu się stało? Nie, co tu się stało? This needs to stop, now! Dlaczego? Co się dzieje? Co to w ogóle jest? Czemu Shrek, w sensie to chyba miał być Shrek, ale brakło koloru skóry. Brakło, a nie, dziecko jest zielone, aha, no to nie rozumiem, dlaczego ten osioł jest taki popsuty bardzo i co tam robi ten jakiś różowy słoń? What? Oh my god, topi mi się mózg, dlaczego ma takie dziwne kolory, ale... Okej, wow, no to jest naprawdę mózgowo topiący mem. No, dobra. What? Aha, nie, wow. Ktoś przewoził sobie pomnik. Nice. Dobra, no nie no, śmiesznie to wygląda. Ktoś przewoził sobie pomnik i wbił mu się mordą w tylnią szybę. Prawdopodobnie jak zahamował. No, peszek, przyznaję. Wow, dobre. Nie, co to jest? Mój mózg płonie, dlaczego?
Czemu w ogóle, po pierwsze, czemu kruk nie odleciał? Bo to jest chyba kruk, tak mi się przynajmniej wydaje. W ogóle, halo, czy mnie widać? To jest dopiero, czy mnie widać? Prawie w ogóle, no to też fajnie, to... To super. Ale dlaczego kruk chciał zajarać sobie smołka? Jeżeli dotarliście do tego momentu w odcinku, to odpowiedzcie mi, jak myślicie, dlaczego kruk chciał zapalić? Może chciał się odstresować? Albo po prostu ten człowiek to był jego ziomek? No, napiszcie mi w komentarzach. Zobaczmy jeszcze ostatniego mema. Aha, tak, to jest ten ogromna figurka tego statku z Gwiezdnych Wojen. Nie wymienię wam nazwy, bo nie jestem fanem wielu Gwiezdnych Wojen. I koleś się cieszy, a jego żona lub dziewczyna leży na podłodze. No tak, typowi mężczyźni, upvote'ik normalnie muszę zrobić. Okej, no dobra, to jest idealne, piękne, ostatnie zdjęcie na idealne. Brawo, piękne zakończenie odcinka. Dlaczego pies jeździ na koniu? Dlaczego w ogóle siedzi jak człowiek praktycznie? Brawo, brawo, naprawdę, nie mam nic więcej do dodania. Z tym dziwnym, bardzo akcentem kończymy ten odcinek. Nie wiem. Już mózg mi się po prostu popsuł, koniec tego odcinka, po prostu nie umiem już komentować. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wam się może też trochę schmychmowało, albo popsuł wam się mózg. Chociaż czy to jest pozytywny wynik z tego odcinka? Czy jest dobre, że wam się mózg... Po prostu, tak, jeżeli wam się spodobało, to dajcie ocenę, dajcie komentarz, odpowiedzcie mi na te pytania, zobaczymy, ilu ludzi ogląda tak naprawdę odcinki do końca. Prawdopodobnie nikt. Ha, odpowiedzcie mi na pytanie z krukiem i... No, jeżeli jesteście tutaj nowi i reddity wam się podobają, no to zostawcie suba. Także są gry na kanale, różnego rodzaju serie, horrory, quizy i takie tam inne. To jest różnorodny kanał i no, po prostu mam nadzieję, że wam się podobało już. Do następnego, zioby, bye! No, lepszego outro się po prostu nie dało zrobić.